Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie po raz ostatni ten event walentynkowy, który powstał ze strony twórców we współpracy tam z różnymi youtuberami, streamerami i tak dalej. Pokażę wam, kto wygrał ze wszystkich, tak naprawdę od wszystkich twórców, między innymi od nas oczywiście, kto wygrał jako twórca, bo to był generalnie taki konkurs między nami oczywiście, no i odniosę się do paru komentarzy, które tam pod sobotnim, o ile się nie mylę, odcinkiem zostawiliście, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to omówić. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która ma naprawdę świetne gierki, karty podarunkowe w bardzo niskich cenach. Możecie użyć mojego kodu Neutral, który daje wam 3% zniżki, a wszystkie potrzebne linki macie w opisie. Wybierzemy sobie na przykład teraz Back for Blooda i jak widzicie, najtańsza cena w tym momencie to jest 107 zł. Klikniemy kup teraz, podlicz teraz, no i pytają nas, czy mamy jakiś kod rabatowy. Klikamy sobie tutaj, wpisujemy Neutral, no i dostajemy dodatkowo 3% zniżki, więc myślę, że naprawdę warto i polecam. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, o zostawieniu subika z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, tego kciuka zjeżdżajcie, zostawiajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Piszcie komentarze, co wy sądzicie na temat takiego eventu, co byście w nim zmienili, bo to też jest istotne, ja też mogę parę informacji przekazać na przyszłość i tak dalej, więc to jest właśnie, myślę, że ciekawe też dla was, czy chcecie w ogóle kontynuację takich eventów, może z jakimiś innymi twórcami, żeby się dogadać czy coś, piszcie w komentarzu, to chętnie wszystko poczytam. No i oczywiście wiadomo, łapa w górę, subik z dzwoneczkiem, na Discorda i na Twitcha możecie wbijać, linki są przypięte w komentarzu i opisie i tak dalej, standardowa formuła. I teraz tak, pewnie tytuł was zaciekawił, ale tak, wygraliśmy ten event, tak jak wam wspominałem, był to event pomiędzy mną a innymi 28 twórcami. I chodziło o to, że wygrywa właśnie z twórców ten, kto zrobi najwięcej winów na tej arenie. No my, jak pewnie wiecie, oglądaliście sobotni film, zrobiliśmy ich 50. Więc wygraliśmy to. Ogłoszenie zwycięzców w ogóle i tych 3000 grzybów i tych twórców, którzy wygrali, było wczoraj na streamie Shakesa o godzinie 18, czy tam przed 19, to było w sumie pod koniec ich streama, gdzie właśnie oni to ogłosili na Twitchu, na ich oficjalnym kanale. No i teraz tak, pierwszy obraz to jest w ogóle wycięcie z tego ich streama. Jak widzicie, mamy Creator Winners, Dorzer and Neutral. Dorzer również zrobił 50 winów na swoim filmie. Z tego co wiem, z tego co widziałem, on to robił na serwerze 31 niemieckim, również dość starym serwerze, jego postać tam jest bodajże najmocniejsza, przynajmniej jest top 1, więc mówiąc szczerze, on ma tam prawie 600 level, tak więc też no, nie przysporzyło to wielu emocji, a do tych emocji zaraz przejdziemy. Także on zrobił te 50, no i my zrobiliśmy te 50. Spodziewałem się, że więcej osób zrobi, tak swoją drogą, myślałem, że przynajmniej ze 3-4 osoby z tych twórców, no ale jak widzicie, była nasza tylko dwójka. Zrobił jeszcze Mozo, czyli czytam Mozą, nie wiem jak to się czytam. Zrobił również 50, ale jako że on jest jednym ze współprowadzących tego kanału Shakesa na Twitchu, no to jakby on się nie wliczał w ten konkurs, tak więc wygraliśmy tylko my we dwójkę. Co wygraliśmy? Na moment, kiedy to nagrywam, jeszcze nie wiem. Coś tam wygrałem z tego co wiem, no ale nie jestem pewien co jeszcze, więc to jak się dowiem, to tam wam pewnie powiem. I tak naprawdę jeżeli chodzi o to, to tyle. Natomiast zaraz przejdziemy do tych zwycięzców, ale właśnie to była taka, to w ogóle czemu wybrałem Paladyna, to może już w ogóle schowam, bo to też wzbudziło tam wiele kontrowersji, czemu wybrałem Paladyna. Mówiłem już to w tym odcinku sobotnim, powiem jeszcze raz, po pierwsze ktoś pisał, że na filmie Dorzera, do swoją drogą, bo Dorzer też wygrał, to tak a propos, było coś w stylu, że zwycięzcy dostaną jeszcze coś dla naszego community, czyli tam na przykład dostanę, nie wiem, może jakiś kod na kolejne 3000 grzybów do rozlosowania albo coś, no nie wiem. Taka była plotka, ja wam mówiłem, żeby to brać z przymrużeniem oka, no ale to był jeden z powodów, dlaczego chciałem zrobić jak najwięcej tych winów. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, wybrałem Paladyna, bo i tak niedługo tu na nim kończymy grę, na 500 levelu, jak pewnie wiecie, więc to taka moja prywatna, powiedzmy, no po prostu tak sobie wymyśliłem, nie, żeby ostatni konkurs, jaki tutaj, w jakim bierzemy udział we współpracy z twórcami, żeby to zrobić właśnie na Paladynie. Trzecia sprawa, byłem przekonany, że i tak twórcy wezmą swoje najsilniejsze postacie i obserwując kanały innych, oczywiście tych, którzy regularnie grają w Shakesa, nie pomyliłem się, każdy raczej wziął swoją, jedną ze swoich najmocniejszych postaci. Wiadomo,
że na nowszym serwerze jest o wiele większe RNG, o wiele ciężej jest jakby zrobić te 50-0 niż na takim starszym, no ale to wiadomo, bardzo wielu twórców nawet nie ma takiego stażu na swoich postaciach, tych ograłem maksymalnie kilka miesięcy, no a ja tu na swoich postaciach gram już na niektórych latami, więc no na Berserku na przykład było ponad 2 lata, więc na Paladynie zresztą też, na Paladynie przecież 2 lata minęły w grudniu. Tak więc wybrałem po prostu swoją najsilniejszą postać, bo chciałem wygrać, to jakby i dla was coś i po prostu chciałem wygrać w tym konkursie takim między youtuberami, to myślę, że nikogo nie dziwi, wiadomo, że zabawa zabawą, no ale też braliśmy udział, żeby to wygrać. No i trzecia sprawa, odnosząc się do waszych komentarzy, dużo osób pisało, że nudy, że mogłem wziąć inną postać, że tutaj było wiadomo, że zrobię 50-0 i tak dalej. I tak i nie. Szczerze mówiąc, to jest 50 walk. No my tutaj mamy mocne te statystyki i tak dalej. Wiadomo, że też tak, co wam mówiłem w sobotnim filmie, nie losujemy postaci, które są w naszej gildii, więc one tu są w zasadzie najmocniejsze, ale ja wielokrotnie robiąc tu arenę na co dzień, czyli te 10 wygranych, po prostu przeklikując, ja bardzo często tutaj zdarza mi się jedną na te 10 walk przegrać. Tam było 50 walk. No nie spodziewałem się, że zrobimy te 50 walk. No byłem przekonany, w sensie ja do tego dążyłem i mówiłem otwarcie, że chcę to zrobić, ale nie, myślałem, że gdzieś mi się ta noga powinie, wiedziałem, że nie zrobię mniej niż 47, raczej byłem pewny, ale myślałem, że tam, nie wiem, z jeden albo dwa razy ta noga mi się powinie, gdzieś tam jakieś uniki, jakieś ataki berserka seria czy coś i gdzieś ta noga, tak jak mówię, się powinie, gdzieś się po prostu wywalimy, więc no to jest 50 ataków, wiecie, że gierka wygląda tak, że po prostu bardzo często, mimo że mamy przewagę, dużą statystyk i tak dalej, no to zdarza nam się przegrać. Tam w tych 50 atakach myślałem, że przynajmniej raz się to zdarzy, nie zdarzyło się, zrobiliśmy 50-0 fajnie, wygraliśmy, no ale po prostu tak to wyglądało. Tak więc no, z jednej strony was rozumiem, bo może faktycznie jakbym wziął na przykład, nie wiem, jakiegoś łowcę demonów dla beki czy coś, no to tych winów by było mniej. No i tam może odcinek by był faktycznie ciekawszy, ale ja osobiście uważam, że i tak sam fakt robienia takiego challenge'u dla widza nie jest zbyt atrakcyjny, w sensie wy i tak pewnie 90% z was przewinęła w tamtym filmie do samego końca, żeby tylko zobaczyć rezultat, bo was te właśnie walki na arenie bardzo nie interesowały. Wiadomo, że ktoś jest, będą tacy ludzie, którzy obejrzą w całości, no ale jednak większość od razu poleciała zobaczyć, jaki był wynik, co mnie w sumie nie dziwi, bo tak jak mówię, challenge bardzo fajny, bardzo fajnie to wyglądało, no ale mówiąc szczerze, powiem wam, że do dopracowania, na pewno do dopracowania, na pewno można by to jakoś urozmaicić, żeby to dla widza również było ciekawsze. To tak swoją drogą. No i jeszcze na koniec, zanim wam pokażę tych zwycięzców, tak jak mówię, to bardzo wam dziękuję oczywiście za bardzo liczne wzięcie udziału pod moim nickiem. Nie mogę wam niestety powiedzieć, ile osób wzięło udział, bo mam dokładną ilość, ale jakby, no kazali, powiedzieli mi, że to między nami, że po prostu tego nie rozpowszechniać, więc wam nie powiem, ale mogę wam powiedzieć, że z 29 twórców byliśmy top, więc overall, nie? Nie, bo ja pytałem generalnie, jak to na tle polskich twórców wyglądało, żeby tam sobie w miarę, wiecie, jakby ustosunkować się, w sensie, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie zasięgi robię w tego typu konkursach, jak tam są jakieś kody czy coś, no a tutaj dostałem informację, że po prostu liczba zgłoszeń od was, czyli od mojego community, była top overall, nie tylko w Polsce, ale generalnie w całym konkursie, więc tu oczywiście dziękuję wam, bo gdyby tak naprawdę, gdyby nie wy, no to wiadomo, że nawet w takim konkursie bym udziału nie brał, także oczywiście bardzo mi miło, no i sorki, jeżeli kogoś zawiodłem, na przyszłość to też jest moja wskazówka dla mnie, żeby po prostu może zamiast tryhardować, to może żeby właśnie bardziej for fun to zrobić, żebyście wy mieli większą zabawę przy oglądaniu, no ja tu chciałem tryhardować, no ale mówię, no tak czy siak, po pierwsze mi się wydawało, że więcej osób wygra, to tak swoją drogą, myślałem, że jakiś derafin, który jest absolutnym tobie jeden swojego serwera też zrobi 50, a się okazało, że nie, na to wygląda, właśnie Dorzer wiedziałem, że zrobi 50, myślałem, że tam jakiś Pauterra weźmie swojego Berserka 500+, a on chyba nawet nie brał w tym udziału koniec końców, więc myślałem, że po prostu ci twórcy, którzy grają w tę grę długo, wezmą swoje najsilniejsze postacie i tych zwycięzców będzie przynajmniej 3-4, no okazało się, że było tylko 2, no ale dobra, to akurat niezbyt istotne, tak jak mówię, dziękuję wam za bardzo liczne wzięcie udziału w takim konkursie i myślę, że przy kolejnych okazjach, przy kolejnych konkursach również tak licznie będziecie, przynajmniej mam nadzieję, brać udział. Odnośnie zwycięzców, to wam jeszcze pokażę, bo to też zostało zaprezentowane na wczorajszym streamie.
Proszę bardzo. Tutaj mamy listę, jak widzicie, od każdego twórcy. Twórca jest po lewej stronie, lista jest losowa, bo już tam wczoraj to wstawiałem na Discorda swojego. Ktoś myślał, że to jest miejscami, no ale nie. No, jak widzieliście, wygrałem ja i Dorzer, a tutaj mamy losowo to. No i jak widzicie, chociaż to może być nawet w sumie liczbą zwycięstw, bo zobaczcie, Mozon miał 50 i jest pierwszy, Dorzer miał 50 i jest drugi, Neutral jest trzeci, też miał 50. Czyli ja, swoją drogą. No ale Mozą, tak jak mówiłem, nie brał udziału, w sensie jako tam współzałożyciel tego kanału Twitchowego, oficjalnego gry. On był wykluczony z tego zwycięstwa, więc dlatego byłem ja i Dorzer. Więc to w sumie może być. Może mieć to właśnie, że najwięcej zrobiliśmy. No tutaj, no chociaż nie wiem, to by trzeba też śledzić innych, szczerze mówiąc, jak to im poszło, no ale dobra, to akurat nieistotne, nieważne. W każdym razie, jak widzicie, tu możecie sobie od każdego twórcy zobaczyć, jaki nickname wygrał. Oczywiście to się z wami kontaktują twórcy, żeby nie było, bo już widzę, że mi spamujecie pod filmami, pod wczorajszym też już spam. Wybrałem 50, kiedy się dowiem. Zasada była taka, że jeżeli więcej niż jedna osoba trafiła, to po prostu było wewnętrzne losowanie i tam wylosowywana została jedna osoba i po prostu to też nie moje zasady, to jakby zasady twórców i też dana osoba, tylko jedna mogła wygrać. Ja to zaznaczyłem od samego początku tak naprawdę. No i jak widzicie, od nas wygrał Karol. Karol przez 2L na końcu przez C. Ciekaw jestem, jeżeli jesteś tutaj, to możesz napisać w komentarzu, czy to może ktoś losowo po prostu nas wybrał, bo wiadomo, że też losowo wybierali ludzie, czy po prostu jakby no jesteś widzem, nie? I oglądasz. Tylko masz po prostu taki nickname. No i tu też macie od innych twórców, to od razu jak kogoś innego wybraliście, za co mi troszeczkę smutno, no ale trudno. To oczywiście również możecie sobie zerknąć. Ciekawostka swoją drogą, jeżeli chodzi o Ezekiach FR, to jest jakiś francuski youtuber, i jeżeli chodzi o Mandzia, to wygrał Przex i Szymek Karabinek. Tu wam mogę pokazać, że to możemy schować. Tu wam mogę pokazać, że jeżeli chodzi o tych panów, to są panowie z gildii na S40, jak się nie mylę. Poczekajcie. Tak, dokładnie. Tutaj jak zobaczycie, Szymek Karabinek, lider Royal Tigers. Natomiast jeżeli chodzi o Przeksa, to jest oficer w Royal Tigers. Więc tutaj akurat dostaną fajne posiłki dwóch graczy z gildii po 3000 grzybów, bo zgaduję, że to są oczywiście oni. No raczej ciężko, żeby był taki przypadek ników. Więc gratuluję tutaj panom akurat zwycięstwa i myślę, że to im pomoże, żeby tam w rankingu swoją gildię no wskoczyć o jedną lokatę wyżej, na przykład na top 2, nie? Dobra, to by było na tyle. Ja wam pięknie dziękuję raz jeszcze za uwagę, za wzięcie udziału w tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Tu w ogóle delikatny zwiastun jutrzejszego odcinka, bo wiem, że dzisiaj to jeszcze powiem na koniec. Wiem, że dzisiaj miał być odcinek właśnie z lochów z zabójcy, no ale stwierdziłem, że warto o tym nagrać, natomiast już też nagrałem wam na jutro odcinek właśnie z zabójcy, gdzie jak widzicie progres został zrobiony potężny, więc chyba, że nie wiedzieliście, jaki miałem level wcześniej, to nawet lepiej, to nie będziecie mieli spoilera, no ale dużo, dużo naprawdę zrobiliśmy, więc zachęcam do oglądania jutrzejszego odcinka, pewnie również o 16. To wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za wzięcie udziału w konkursie z mojego nickname'u. To chyba tyle. Raz jeszcze, zostawiajcie kciuki w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha, zostawiajcie subika z dzwonem, kto jeszcze nie ma. I tak naprawdę tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.